jest również takie pytanie i debata, no też nasze takie pytanie. 25 wolności, co dalej? I chciałbym tutaj zadać naszym gościom trzy pytania. Pozwolicie, że nie będą to tylko pytanie jednozdaniowe, jednowyrazowe, ale może troszeczkę też i naszej refleksji z prośbą o wasze opinie, wasze refleksje. Umówmy się, żeby odpowiedź na każde pytanie nie trwała dłużej niż 3 minuty. To chciałbym zachować taki regulamin tej debaty, ze względu na pana marszałka, dlatego że samolot nie czeka. W tym roku miałem taką przygodę, że nie poczekał w Lizbonie. Także może zacznijmy od tego. 25 lat w wymiarze historycznym dla człowieka to jest czas pokolenia, prawda? Bywa, że zmieniają się one wielokrotnie w jednym historycznym okresie. Niekiedy zaś jednemu pokoleniu przychodzi żyć w dwóch odmiennych epokach. Zwykle taka historyczna przemiana dziejąca się na szczytach władzy lub pośród elity umysłowej nie wpływa na codzienne życie zwykłych ludzi, pozostawiając ten nietknięty podstawowy porządek świata, ich codziennych spraw, zatrudnień i aspiracji. To, co jednak wydarzyło się w roku 1989, miało całkiem inny charakter. Można powiedzieć, że my przedsiębiorcy doznaliśmy tej przemiany w sposób szczególny, na poziomie podstawowych warunków naszej działalności. Rok 1989 był więc dla nas czymś więcej niż tylko zmianą epoki. Była to zmiana sposobu życia, wyjścia z codziennego, mrocznego pokoiku na szeroką przestrzeń i światło dnia. Panowie ten szczególny dzień przeżywali również na swój sposób. Każdy z panów w innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń z przeszłości. I pytanie podstawowe. Czy pamiętają państwo ten dzień i jakie nasunęły się refleksje co do przyszłości po 4 czerwca? Bardzo proszę. Tak, rzeczywiście pamiętam ten dzień, ponieważ byłem bardzo zaangażowany w kampanię wyborczą przed 4 czerwca 1989 roku. Oczywiście Komitetu Obywatelskiego Solidarność, bo tak się nazywał ten komitet, czyli siły demokratycznej, powstającej demokratycznej Polski skupione były w tym komitecie. Ja prowadziłem tę kampanię wyborczą na terenie ówczesnego województwa wałbrzyskiego. Mieszkałem w hotelu w Wałbrzychu przez 3 tygodnie i wspomagałem kolegów, przyjaciół wałbrzyszan w tej kampanii. Przygotowywaliśmy plakaty, ulotki, gazetki takie okolicznościowe. Robiliśmy, organizowaliśmy wiece. Na miesiąc temu na spotkaniu z państwem opowiadałem o tym wiecu, który prowadziłem na rynku świdnickim, wtedy kiedy było kilka tysięcy, a może i 10 000 ludzi. I przedstawiałem kandydatów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Wówczas do Senatu pana Mieczysława Tarnowskiego i pana profesora Bojarskiego, którzy zostali zresztą senatorami, ale też pana Stanisława Jazłowieckiego do Sejmu i już nie pamiętam jeszcze kogoś. Pamiętam ten dzień wyborów, ponieważ wtedy nie było ciszy wyborczej i pamiętam, jak można było rozdawać ulotki, karteczki, ściągi do głosowania przed wejściem do lokalu wyborczego. Ja, cała moja rodzina, mnóstwo przyjaciół, mnóstwo działaczy Solidarności, ówczesnej Solidarności z województwa wałbrzyskiego, no, obstawialiśmy możliwie wszystkie lokale wyborcze i tam wręczaliśmy te ściągi do głosowania. Były oczywiście incydenty, bo Milicja Obywatelska nie całkiem łatwo, że tak powiem, się na to godziła. Szczególnie w Wałbrzychu, łatwiej w Świdnicy to jakoś szło. Ale byłem w Wałbrzychu przed kilkoma lokalami wyborczymi, mam zdjęcia z tego okresu. To był wspaniały, cudowny dzień i no, chyba wszyscy, którzy byli zaangażowani i którzy w te wybory i którzy poszli do wyborów,
pamiętają ten dzień. To był dzień takiej wielkiej nadziei na to, że zmienimy Polskę. No właśnie, panie ministrze, co pan wymyślał? Czy rzeczywiście myślał pan, że zmienimy tą Polskę tymi wyborami? Ja byłem absolutnie przekonany, że zmienimy. Natomiast nie wiedziałem, czy to się uda na dłuższą metę, czy skoro doszło do wyborów, skoro ci milicjanci przed lokalami wyborczymi nie aresztowali nas, skoro, ja mówię o takiej małej ojczyźnie, czyli o tych działaniach bezpośrednio, w których uczestniczyłem, to byłem absolutnie, zresztą byłem wtedy już działaczem Solidarności 81, więc nie byłem być może takim nieprzygotowanym do tego, ale absolutnie wierzyłem, że to będzie wielka rzecz, te wybory, ale czy nie wejdą Ruscy, jak to się mówiło wtedy, czy nie wejdą sowieckie wojska, czy radzieckie wojska, czy nie wejdą, czy się tego nie wiedziałem. Wszyscy jakoś to pewno w różnym stopniu czuliśmy to zagrożenie, ale wiara i entuzjazm był naprawdę ogromny. Ludzie wchodząc do lokali wyborczych mieli na ustach uśmiech numer 5, a może nawet 6. Panie marszałku, bardzo proszę. Więc dla mnie to był czas ciężkiej pracy. Bardzo ciężkiej pracy. Po pierwsze, trzeba było przygotować listy kandydatów. I dyskusja o kto ma być. I trzeba było podejmować decyzję. Przyznam się, że podejmowałem tę decyzję jednoosobowo. Ale także dlatego jednoosobowo, że ja nie kandydowałem. Takie było moje założenie. Ale czy wierzył pan w sukces? Już do tego przyjdę. A najpierw trzeba było zrobić przygotowanie do wyboru, czyli także organizować propagandę wyborczą, informacje, a potem kontrolę. Bo chcę powiedzieć, że byliśmy bardzo nieufni, a byłem bardzo nieufny, nie wiem jak to i jak inni. Ta kontrola była realizowana, zorganizowana na wszystkich szczeblach. Począwszy od komisji, wszędzie mieliśmy swoich ludzi, to wszystkie te struktury były obstawione i informacja była bezpośrednia, czy jakiś sztab, który zbierał te informacje. Ja siedziałem w środku tych działań. Oczywiście miałem, jako ten, który wskazywał, kto kandyduje, miałem też musiałem wchodzić w konflikty. Na przykład wszedłem w konflikt z moimi kolegami z Elbląga, gdzie pojechałem kolanem, stawiłem na kandydata na senatora Jarosława Kaczyńskiego. Lesiek powiedział, że akurat Warszawa i tak dalej, nigdzie nie kandyduje. Na to porządku. No i tam był największy konflikt, bo myślałem, że ten region wybuchnie. Więc to był jedyny taki, taka rzecz, o której tak przykro, którą pamiętam, ale przyznam się, że nie byłem pewny zwycięstwa. Nie, absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że byłem bardzo nieufny. Jeżeli tamta strona zgodziła się na wybory, to znaczy, że raczej oni są pewni. Że tu trzeba być ostrożny i nieufny. Więc to, że 99% uzyskaliśmy w Senacie, to oczywiście było zaskoczeniem dla tamtej strony, a także było dla mnie zaskoczeniem. Na tą stronę rozbiło kompletnie, też oczywiście naszą, mnie już uskrzydliło, ale przypominam, że wtedy, nawet kiedy już był mazowiecki premier, we wrześniu, to jeszcze do maja przecież wojskiem rządził Siewicki, a sprawami wewnętrznymi policją służbami Kiszczak. I trzeba sobie zdawać
sprawę w tej sytuacji. Proszę bardzo, panie ministrze. Nie wiem dlaczego, ale przychodzą mi do głowy właściwie same anegdoty w chwili obecnej. I to bardzo różne. Pamiętam taką anegdotę, która dotyczyła dwóch aktorów, Himmelsbacha i Maklakiewicza. Oni dosyć długo pili alkohol, jak to w ich wypadku było, w kawiarni Monopol we Wrocławiu. Kawiarni o 23 zamykano, taka była rzeczywistość, 68 albo 69 rok. I oni postanowili pójść na dworzec główny, bo tam zawsze było alkoholu u kolejarzy. Udali się na ten dworzec, tam rzeczywiście ci kolejarze załatwili jakiś alkohol, ale ich uprzedzili, że to jest taki alkohol przemysłowy, taki alkohol z system. Więc Himmelsbach na wszelki wypadek pyta, czy można się otruć. Oni odpowiedzieli, że no można się otruć, ale w najgorszym wypadku można stracić wzrok. Na to Maklakiewicz mówi do Himmelsbacha, Wiesiu, my już właściwie wszystko widzieliśmy. I przypomniałem sobie tę anegdotę, dlatego że tak wyglądała ta szara rzeczywistość, że wystarczyło pojechać na Mazury, do Soliny, zobaczyć być może jeszcze dwa miasta już po tych pieczątkach i dowodach osobistych, że właściwie się wszystko widziało, zwłaszcza, że był jeden, a potem dwa programy telewizyjne, które szybko się kończyły i tych rzeczy, które były przedmiotem marzeń, nie można było dotknąć. I dla mnie ten czas 89-2014 jest czasem wielkiego skoku. Młodym ludziom często podpowiadam, że my starsi od nich jesteśmy dlatego szczęśliwi, że widzieliśmy tamtą szarą rzeczywistość, mamy ją w pamięci, pamiętamy cenzurę, pamiętamy warunki studiowania, pamiętamy więzienia, pamiętamy liczne ograniczenia, niemożność podróżowania, wspólną biedę, te nierówności i te dzienniki telewizyjne, kuriozalne, które wymagały od nas czytania między wierszami. Ale muszę też powiedzieć, że tamta rzeczywistość miała jedną zaletę. Powstawały lepsze komedie. Komedie powstawały dlatego, że można było się śmiać i to była jakaś recepta na tamtą siermiężną rzeczywistość. Dzisiaj nie ma szans na Bareje. Nie ma szans na ani Misia, ani na Nie lubię poniedziałków, ani na inne tego typu filmy, bo tak mocno rzeczywistość się zmieniła. A z drugiej strony doceniam fakt, że przyszło mi żyć w okresie tych 25 lat ostatnich, wtedy kiedy Polak był papieżem i jest uznawany za Polaka tysiąclecia, że zdobyliśmy pełną wolność, że udało mi się poznać żyjących noblistów, Wałęsę, Wisławę Szymborską, Czesława Miłosza, że można podróżować, że można prowadzić działalność gospodarczą czy działalność polityczną bez skrępowania, że także te zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa właściwie są dość odległe, nawet jak patrzymy na Ukrainę, że możliwość także zaspokajania własnych potrzeb, różnych także zainteresowań, panie tak bardzo się zmieniła. Panie ministrze, ale pan wyprzedza moje pytania. To mam w zwyczaju, że wyprzedzam. To mam w zwyczaju. Ale też zakończę inną, krótszą anegdotką, która pokazuje subtelność i też poczucia humoru i zmieniającą się rzeczywistość i braki wykształcenia młodych ludzi. Otóż zmarła właśnie wspomniana Wisława Szymborska. Do Michała Rusinka dzwoni młodziutka dziennikarka i pyta, czy to Michał Rusinek, bo ona chciała przeprowadzić wywiad z Michałem Rusinek na temat Szymborskiej. Michał Rusinek mówi, przepraszam panią bardzo, ale ja się deklinuję. Na to dziennikarka, to przepraszam bardzo, zadzwonię później. Te braki wykształceniu też są do zmiany. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do naszych przedstawicieli tu z naszego regionu. Bardzo proszę, panie Romanie. No ja w żaden sposób, wspominając tamten czas 4 czerwca, w żaden sposób nie mogę się życiorysem czy też wspomnieniami porównywać, bo 4 czerwca zastał mnie po drugiej stronie Atlantyku urodziny w Stanach Zjednoczonych, gdzie od kilku tygodni przebywałem po zdanym egzaminie z pierwszego stopnia specjalizacji. Otrzymałem możliwość wyjazdu do siostry jako swego rodzaju nagrodę
Ale pojawiły się wtedy, na wiosnę 1989 roku, niewątpliwie, ponieważ pojechałem do rodziny też lekarskiej, wątpliwości co do tego, co dalej. I muszę powiedzieć, że dostęp do informacji siłą rzeczy w telewizji amerykańskiej, ja ją śledziłem, był nieporównywalnie duży w stosunku do tego, co można było pewnie w tym oficjalnym obiegu tutaj otrzymać. Więc ja byłem oczywiście przekonany już w dniach poprzedzających 4 czerwca, że zwycięstwo, przynajmniej w oparciu o te analizy, będzie przekonywujące i będzie ogromne. No i 4 czerwca tak naprawdę zmienił wszystko, bo wątpliwości, co dalej, przestały już funkcjonować. Ja tego dnia tak naprawdę zrozumiałem i zdecydowałem, że pewnie nie ma co się zastanawiać i trzeba jak najszybciej wracać, mieć jakiś pomysł na życie zupełnie w innej rzeczywistości. I to wszystko, co dzisiaj podnoszą moi znakomici koledzy, że była wątpliwość, czy to się obroni, czy będzie sukces, czy nie. Z perspektywy śledzącego media tamte raczej wątpliwości nie budziło. Ja muszę powiedzieć, że wróciłem do moim dzisiaj, po 25 latach, wróciłem wtedy do zupełnie innej rzeczywistości. Nawet jako młody lekarz wróciłem do szpitala, który zupełnie inaczej funkcjonował. Minęło kilka miesięcy, a wróciłem z jakimś pomysłem na własną działalność, na własną drogę zawodowego rozwoju, którą zresztą później dość szybko zrealizowałem. No może tak, wpisując się w ten anegdotyczny ton pana ministra, powiem, że zmienił się istotnie rzeczywistość szpitala, bo dyrektor się zmienił wtedy. Proszę bardzo. Marek Woron, przedsiębiorca, kanclerz Dolnośląski. Proszę Ciebie, Marek. Jak Ty to przeżyłeś? Dla mnie to był bardzo szczególny rok. 3 lata przed 89 rozpocząłem pracę w Zakładzie Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego u pana Wacława Krupińskiego. To był zakład opornikowy. Państwo pamiętacie, oporniki noszone w klapie. Jak zresztą zacząłem pracować, no to pierwsze co, to otrzymałem opornik. Bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o wiek pracowników, ale niezwykle zgrany zespół. I muszę powiedzieć, że wśród pracowników starszych rzeczywiście panował bardzo nastrój wielkiej niepewności co do w ogóle przebiegu wyborów i ewentualnego usankcjonowania wyników tych wyborów i już nie mówiąc o dalszej ścieżce. Ale profesor Krupiński miał bardzo dobry kontakt wówczas z arcybiskupem Gubinowiczem i przynosił takie pokrzepiające wieści, no, na przykład charakterystyczne dla kardynała: robić swoje, ale ostrożnie. Jak Pan Bóg dał energię na pierwszy krok, to na pewno też i wyposażył energię na kolejne kroki. A więc to tonowało nasze i krzepiło nasze, na nasze serca. Natomiast po wyborach to dla mnie kaskada zmian, muszę powiedzieć, bo założyliśmy odnogę stowarzyszenia Junior Chamber International, to stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców do 40 roku życia, takie światowe, odnogę polską na wzór niemiecki. A więc zaczęliśmy jakby tworzyć, tak jak wy, Edku, no, struktury, nie mając bladego pojęcia oczywiście, do czego i jak je następnie wykorzystać. Jesienią 1989 roku założyłem pierwszą swoją firmę bazującą na ekspertyzach antropologicznych. Wydawało mi się wówczas, że będzie można, że będzie mogło to stanowić ciekawe uzupełnienie w budżecie domowym. Szybko się okazało, że się pomyliłem. Oczywiście trzeba było weryfikację. No i
ostatecznie na fali optymizmu podjąłem decyzję o zainicjowaniu działań w stronę drugiego dziecka, bo byłem ojcem paroletniej córki wówczas. Także to bardzo znaczący i brzemienny w skutki dla mnie rok, bo ostatecznie poszedłem ścieżką przedsiębiorcy. Dziękuję. Oczywiście opowiadać można było długo, ale zawsze coś zostaje w pamięci. Ja pamiętam tak uprzedzająco, ale już w tej gorączce wyborczej, rozmowy z własnym ojcem, z sąsiadami, którzy zwyczajnie nie wierzyli, że mogą się odbyć wybory z innym wynikiem niż z góry założony. I to naprawdę była bariera, pójść czy nie. I trzeba było wykonywać tą pracę jako młody człowiek, wymądrzając się trochę, ale z tą taką wiarą, którą miałem, że jak nie teraz, to kiedy, musi się udać, bo myślę, że to przekonanie to już się zaczęło od pierwszej wizyty Jana Pawła II. Później to, co pan marszałek powiedział, od zwycięstwa Solidarności. No i później to nieszczęście stanu wojennego, którego nikt z nas tak do końca nie rozumiał, dlaczego nam się to wydarzyło. I pamiętam, że ta pierwsza praca to właśnie były tego typu rozmowy, że trzeba zwyczajnie jeszcze raz uwierzyć, że może się udać. Dzisiaj dyskutujemy znowu o frekwencjach wyborczych, ale tamta była inna. Tam nie chodziło o wynik, nikt nie wiedział, że będzie te 60 czy ponad procent, tylko o sam fakt takiej wiary, że uczestniczę dlatego, że wierzę, że może być inaczej. I drugie takie wspomnienie, bo w drugą stronę też wychowany w domu z odpowiednim antynastawieniem do tego wszystkiego, co się działo przez tą obecność rządów komunistycznych. No, gdzieś tam wciągnąłem się w pracę Komitetów Obywatelskich. No i zgłosiłem się jako mąż zaufania, żeby po prostu wykonać tą pracę. No i pamiętam, dzisiaj to tak śmiesznie brzmi, ale naprawdę, wierzcie Państwo, tą urnę, którą dostaliśmy, oglądaliśmy na wszystkie strony, patrzyliśmy, że ona nie jest zmajstrowana, a jak ktoś chciał wyjść na 2 minuty, na 3 minuty, no to dorabialiśmy jakąś wielką strategię, jak to zrobić, żeby w tym czasie nic złego się nie wydarzyło. I to zjawisko takiej konieczności, poczucia obowiązku, że musimy dopilnować do końca, żeby nic się złego nie wydarzyło, no to towarzyszyło takiej zwykłej pracy, którą trzeba było przy tych wyborach wykonać. No i później zakończenie pracy i radość, ale też ciekawość. I pomimo, że to akurat byłem na jednej z wiosek, jak to się mówi, pod Świdnicą, bo tak wyznaczono, no to pamiętam, że później, mimo zmęczenia, mimo że to już gdzieś tam środek nocy czy bliżej świtu, no to nie wyobrażaliśmy sobie inaczej, jak nie objechać wszystkich lokali, nie zobaczyć, co się dzieje, nie pospisywać wyników i rzeczywiście no, przekonać się, czy się udało. No, ze świadomością, że walka jest w całej Polsce, ale no, chcieliśmy, żeby na naszym podwórku było dobrze, żeby tą lekcję tutaj dobrze odrobić. No i z ogromną satysfakcją zwycięstwo. Dobry wynik, świetny wynik. No i wtedy dopiero można było już odpocząć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Generalnie odpowiedzi są optymistyczne. Ja myślę, że w tamtym czasie też podobnie myślałem, jednak z dużą, może pan marszałek miał obawy, bo miał ogromne doświadczenie. Ja takiego doświadczenia nie miałem, ale jednak nie ukrywam, że byłem wielkim optymistą. Z przekonania takim jestem. Przejdziemy teraz do drugiej tury, ale chcę sięgnąć teraz do prapoczątków polskiej idei państwowości, a więc do XIV wieku, do myśli Stanisława Skarbimierza, które o dziwo ciągle są aktualne. W dobrym państwie panuje sprawiedliwość, zgoda współobywateli w najważniejszych kwestiach i wzajemne zaufanie. Działający dobrzy doradcy, a główny cel rządzących
to pożytek jednostki, który owocuje pożytkiem państwa. Wydaje się, że 25 lat demokracji to czas wystarczająco długi na to, żeby trwale wyposażyć się w pewną mądrość. To jest między innymi zdolność do dokonywania trafnego wyboru, opartego na ustępstwach, umowach społecznych, zawieranych kompromisach. Pytanie. Czy rzeczywiście posiedliśmy tę mądrość? Czy osiągnęliśmy cel, do którego zmierzaliśmy? Co nam przeszkadzało w przeszłości? Gdzie tkwiły bariery i jakie popełnialiśmy błędy? Czy ten okres 25 lat wolności możemy nazwać sukcesem, zwycięstwem demokracji i rzeczywistej wolności? Proszę o opinię. Panu. Bardzo proszę. No, ja jestem w ogóle optymistą, to już w pierwszej wypowiedzi to brzmiało i jestem przekonany, że tych 25 lat nie zmarnowaliśmy, że zmieniliśmy rzeczywistość niebywale w Polsce, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, jaki był punkt startowy. Punkt startowy był taki, że o demokracji, o życiu w demokracji, o życiu w wolności, ogromna większość społeczeństwa nie miała pojęcia do tego, bo prawie dwa pokolenia w Polsce komunistycznej były wychowywane. W związku z czym, żeby tworzyć nowe państwo w 1989 roku, nowe struktury, żeby szukać kadr, przecież nie mieliśmy ludzi od zarządzania. No, znalazł się Leszek Balcerowicz, znalazł się Krzysztof Kozłowski, minister spraw wewnętrznych po Kiszczaku, prawda, redaktor Tygodnika Powszechnego. Znaleźli się różni ludzie, którzy dotychczas wykonywali kompletnie inne prace i nie mieli nic wspólnego z zarządzaniem państwem. Moim zdaniem rząd Mazowiecki sobie z tym świetnie poradził. Radziły sobie z tym następne rządy, ale przede wszystkim nie chcę chwalić polityków, tylko że cała Polska się zmieniła. To nie tylko te drogi, koleje, nie wiem, ulice, kamienice i tak dalej, ale mentalnie zmieniliśmy się niebywale przez te 25 lat. Staliśmy się dużo mniej zaściankowi, bardzo otwarci, tolerancyjni. Oczywiście nie wszyscy, ja nie mówię o społeczeństwie, społeczeństwo jest, wiadomo, zawsze jest zróżnicowane, ale kto nadaje ton? Potrafiliśmy skorzystać z tej wolności i rzeczywiście zbudowaliśmy instytucje demokratycznego państwa, zbudowaliśmy parlament, rząd, wiele innych instytucji i to wszystko funkcjonuje. Możemy narzekać, psioczyć, że tu źle, tam niedociągnięcia, tu się kłócą i tak dalej, ale no, jesteśmy naprawdę w Europie tej, która nie przeżywała za sobą, nie miała tego bagażu kilkudziesięciu lat komunizmu, więc to oczywiście do ideału nam daleko, ale te zmiany, które nastąpiły w Polsce, no są niebywałe i naprawdę można patrzeć się w przyszłość z dużym optymizmem. Ten cytat będzie można przywoływać w jakiś czas. Na pewno za 10-20 lat. Także ten cytat można będzie przywołać. Dla mnie no i jest jasne, że jest opozycja. Opozycja między sprawiedliwością a wolnością. To są dwie wartości, które trzeba wyważyć. Nie, dla mnie sprawiedliwość to znaczy funkcjonowanie prawa. Prawa ponad wszystko. Także i powiem Państwu, że bardzo nam szybko udało się odciąć politykę od prawa. Ostatnim krokiem to było odcięcie czy stworzenie prokuratury niezależnej. I powiem też Państwu, że nie zdarzyło mi się nigdy zadzwonić do sędziego i zapytać się, jak ta czy inna sprawa. A często miałem takich klientów, którzy na początku lat 90. przychodzili do mnie i mówili:
otrzymałem niesprawiedliwy wyrok. Albo nie pan to załatwił. Ja opowiadałem, nie wiem czy państwa, pani się zorientowała, ale już ja nie jestem pierwszym sekretarzem. I przewodniczący Solidarności, no, oni traktowali, część ludzi jeszcze traktowali przewodniczącego Solidarności jako pierwszego sekretarza. Zmieniła się władza, a sekretarz został. Tak, tylko jest inny, może młodszy, może ma inne poglądy. I wydaje mi się, że większość ludzi tak postępowała. Czyli oczywiście, no, ci, którzy przegrali, załóżmy, proces, to oczywiście mówią, nie ma prawa, jest bez sprawy i tak dalej, ale to nie jest tak. Nad wszystkimi, nad nami, tak, nad prezydentem, premierem, marszałkiem Senatu i Sejmu jest prawo. I to prawo funkcjonuje wtedy, nawet jak ono się bardzo nam nie podoba. Ale my się jemu musimy poddawać, bo takie są zasady. Dla mnie sprawiedliwość to jest możliwość równego startu. To znaczy możliwość otrzymania przez każdego, kto chce, odpowiedniego wykształcenia. I tu oczywiście i w ten sposób powinniśmy budować tę sprawiedliwość, aby w tym kierunku i tutaj inwestować i zapewniać możliwości takie, żeby każdy człowiek, młody człowiek miał ten start wyrównany. Na niesprawiedliwością zasada, że każdy ma taki sam rządek i każdy musi dostać porównanie. To jest akurat zaprzeczenie sprawiedliwości, chociaż wielu z naszych rodaków uważa, że właśnie to było sprawiedliwe. A najlepiej, a najbardziej sprawiedliwie byłoby tak, jak płace byłyby tak jak w Niemczech, chociaż dochód w Niemczech no jest ponad dwukrotnie większy, jakieś trzykrotnie, jest większy w Niemczech niż w Polsce. No i w związku z tym oczywiście nikt nam jakiś dodatkowy pieniędzy na to, żeby nam się żyło lepiej, nie da i nie daje nam. Otrzymuje pieniądze na to, żebyśmy zmieniali, żebyśmy poprawiali. Ale z własnym wkładem własnych pomysłów i pracy. Więc dla mnie sprawiedliwość to jest państwo prawa i równy start dla wszystkich. Udało nam się to osiągnąć? Jeżeli chodzi o państwo prawa, tak. Jeżeli chodzi o równy start, to bez przerwy musimy o to dbać. Bo jednak nadal no ci, którzy są bogaci, mają możliwość lepszego startu. Mam zaufanie do pana marszałka. Wiem, że nie dzwoni do żadnego sędziego, ale ma też szczęście, że sędziowie nie dzwonią do niego. Natomiast wracając do tego pytania pierwotnego dotyczącego XIV wieku i tego faceta, tak go określę, który mówił, jak władza powinna w XIV wieku wyglądać, a znam ten XIV wiek dobrze, to musiał być jakiś taki kompletnie odjechany jak Korwin-Mikke dzisiaj. W tamtym czasie. Natomiast. Jak przewidział te 500 lat, tak. Natomiast druga rzecz to jest znowu nie tyle anegdota, ile dowcip opowiadałem dzisiaj panu marszałkowi, ale mam inne skojarzenia. Otóż ten pierwszy taki hałas wolności to był bez wątpienia w roku 80. Byliśmy wszyscy po prostu ujęci spontanicznością, szczerością, ideami. Drugi był 89, znacznie trudniejszy, inny, bardziej skomplikowany. No i był ten związany z wejściem Polski do NATO i do Unii Europejskiej. Akurat te dwie rocznice nierówne wobec siebie, bo 15 i 10 lat świętujemy w chwili obecnej. I przypomina mi się historia, tak jak patrzę na ten bar właśnie Szymona Szołbieja, który kiedyś do takiego baru podchodzi.
i poprosił o setkę czystej wódki. Wypił tą setkę czystej wódki, poprosił barmana i pyta się, jak wygląda. Barman mówi, że dobrze, panie Szurkiej. To poprosił ten mniejszy haus, to 50. Też wypił, poprosił kelnera, jak wygląda. Kelner podchodzi, mówi, patrzy, tak, dobrze, panie Szymonie. Zamówił 25, wypił. Po pewnym czasie znowu wzywa kelnera, jak teraz wygląda, on musi tak przyglądać. Mówi, pan co? Teraz pan wygląda gorzej. Widzi pan, im mniej pije, tym gorzej wygląda. I mam takie przekonanie, że my idziemy z tym czasem, mamy coraz większe sukcesy, coraz większe źródło satysfakcji, jakbyśmy gorzej wyglądali. Jest gorzej się czuli, gorzej oceniali te rzeczy, które się zdarzają, a wymagają wysiłku w chwili obecnej gigantycznego. Ja muszę powiedzieć, że te cegiełki, które się układa na samym początku, są dla wszystkich widoczne, bo one są na wysokości wzroku. Potem jak ten dom rośnie, to przerasta niektórych. I w zakresie odpowiedzialności i w świadomości tego, jaką budowlę udało się stworzyć. W moim doświadczeniu też doskonale wiem, że nie ma ludzi niekompetentnych. Od czasu do czasu są niekompetentnie zatrudniani. Ale też pamiętam ten przełom 89 roku i 4 czerwca 90 roku, kiedy zostałem prezydentem Wrocławia. Wszedłem do urzędu, miałem wokół siebie wyłącznie obcych urzędników. Nie było jeszcze zastępców, był sekretarz dawny i tak dalej, i tak dalej. I praca, którą rozpocząłem, wyglądała tak, że przychodziłem bardzo wcześnie, wychodziłem bardzo późno. W moim domu została mi do wykonania taka wylewka w garażu. Nie mogłem kupić tego cholernego cementu, bo do 16 go sprzedawałem. Ale ktoś mi podpowiedział, żeby zadzwonić tam do takiego punktu. Powiem, że zamawiam tyle i tyle, żeby mi przywieźli do domu, to żona zapłaci. Zadzwoniłem i oni mówią, owszem, możemy sprzedać, ale nie możemy dowieźć, bo nie mamy transportu, ale tam jest taki rejon obsługi mieszkańców miasta Wrocławia, to oni panu to przywiozą. Ja mówię, jaki rejon? Urzędu miasta? Fuchy takie robią? Oni mówią, tak, ale jestem prezydentem Wrocławia. A to oni panu taniej policzą. Ale jest druga część tej anegdotki. Strasznie się wkurzyłem. Wzywam sekretarza, właśnie tego starego, i opowiadam mu tą historię. I on mówi, i co? Ja mówię, no niech pan coś z tym zrobi. On wychodzi, wraca po 10 sekundach i pyta, a ile, panie prezydencie, ma być tego cementu? Strasznie się zmieniła ta rzeczywistość i według mojej oceny trzeba do niej podchodzić zarówno z tym dystansem, właśnie przypominając sobie te elementy rzeczywistości, których nie ma. Popatrzeć na tą poważną budowlę, którą stworzyliśmy. Jesteśmy nie tylko w Unii Europejskiej, ale jesteśmy w tej Unii Europejskiej poważnym partnerem, poważnie traktowanym, swoimi sukcesami, docenianymi i jedno tylko muszę powiedzieć ku przestrodze. Bardzo się ciężko buduje. Akurat przedsiębiorcy świetnie o tym wiedzą. Byle drobiazg, poważny drobiazg, może taką budowlę łatwo zepsuć. Więc my musimy siebie nawzajem szanować, szanować swój dorobek, pamiętać o tym i pamiętać, że nie wolno nikomu dać zepsuć to, co nam się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja postaram się dopełnić tego syntetycznego obrazu krótkimi refleksjami. Jedna trochę tak związana z obecną sytuacją, myślę, że ona mniej lub bardziej, ale rzutuje na nasze myślenie, również na refleksje dotyczące tych 25 lat. Wałbrzych jest miastem, które po wojnie współtworzyli w dużym stopniu kresowiacy. Szczególnie z terenu Ukrainy, właściwie Galicji, Lwowa, Borysławia. Nasze miasto ma od ładnych paru lat umowę o współpracy z Borysławiem i ja zapraszany wielokroć wreszcie
gdzieś znalazłem kilka chwil, bo w ubiegłym roku pojechałem do Bolesławia i po przekroczeniu tej granicy pojechałem do Lwowa, zwiedziłem, miałem przyjemność być w Drohobyczu, odwiedziłem miejsca, które nas wiążą, choćby przez krótki czas Wałbrzyszanina, pana Szewacha Weissa, i byłem w Borysławiu. Przez te dwa dni właściwie przebyłem taką historyczną drogę od czasów przedwojennych, wojennych, powojennych i obecnych. I myślę, że na tej sali jest wiele osób, które było na Ukrainie, w Galicji, we Lwowie, w Borysławiu, spotkałem się ze społecznością polską i później relacjonowałem to niezwykle liczne i pięknie kultywujące te tradycje kresowe społeczności w Wałbrzychu i powiedziałem coś, co jest mało oryginalne, ale myślę, że na potrzeby tej właśnie refleksji, co się zmieniło, powiedzieć, że każdy samorządowiec, każdy być może z tych, którzy od czasu do czasu są pytani, gdzie jesteśmy, co się stało, co się zmieniło, powinien pojechać na Ukrainę i to jeszcze w ubiegłym roku, a więc powinien pojechać tam, wrócić i powinien powiedzieć, czy umieć powiedzieć to, co ja teraz powiem, a mianowicie zmieniło się wszystko i wszystko na lepsze. A oni zaczynali praktycznie z tego samego poziomu wskaźnikowo i wiemy, gdzie dzisiaj, gdzie są oni, gdzie są my, a w sumie to są ci sami ludzie, te same rodziny, te same kulturowe korzenie. I druga refleksja, jestem z Wałbrzycha, więc jak słyszę to pytanie o wolność owych takich, powiedziałbym, niesłychanie pełnych takiego zachwytu nad wolnością w każdym wymiarze czasów wczesnych lat 90., to wszystko się wydawało i proste, i przyszłość wyjątkowo optymistyczna. I to wszystko, co dzisiaj, z czym dzisiaj próbujemy nadgonić, z czym jakoś się zmierzyć w aglomeracji wałbrzyskiej, w Nowej Rudzie, w Wałbrzychu, w Kamiennej Górze, w mniejszym stopniu w Świdnicy, która tą wolnością trochę mądrzej się zachłysnęła, to muszę powiedzieć, że łatwo przyszło nam wtedy podejmować i tym, którzy podejmowali najważniejsze, najtrudniejsze decyzje dla regionu, podejmować się właśnie trochę z taką wolnością, w takim przekonaniu, że teraz wszystko już będzie łatwiej, że teraz już wszystko będzie lepiej. A nawet jeśli to jest tak, że coś tam gdzieś w tyle głowie jest wątpliwość, czy to naprawdę tak można, to słyszeliśmy głosy i takie artykułowane w prosach, bo gdzieś tam z głębi duszy, nie, to nam się udało, to na pewno nam się wszystko uda. Wiemy, że akurat tu i ówdzie nam się być może nie tak do końca udało, ale próbujemy to nadgonić i też mamy, my tutaj w aglomeracji mamy takie poczucie, że teraz to już w ogóle może być tylko lepiej, więc chcę powiedzieć, zmieniło się wszystko i wszystko na lepsze. Dziękuję. Edku, na twoje pytanie o demokracji, jak ona się ukształtowała rzeczywistość. No oczywiście dla mnie to jest jednoznacznie sukces demokracji. Perspektywa rozwinięta dzięki temu działaniu demokracji. Ten tygiel ludzki spowodował wytyczenie, właściwie wysieczenie ścieżek w dżungli. Spowodował ukształtowanie klasy średniej, bez której trudno mówić o możliwościach rozwoju społecznego. Ta klasa średnia oczywiście działaniami liderując różnym projektom, poszerza te ścieżki w dżungli, powodując w naturalny sposób poszerzenie widnokręgu, horyzontu pragnień ludzkich. A więc ludzie zaczynają widzieć to, co realne, jako to, co realne. Zaczynają w oczywisty sposób tego pożądać. I w realnie krótkim czasie wszystkich tych potrzeb się nie zapewni. Dzisiaj mamy przecież
już konkretne, skonkretyzowane plany w zakresie centrów kolokacji wiedzy i innowacji w Polsce, węzłów wiedzy, czyli odnóg wytyczonych przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji w tych kategoriach obszarowych jest wielce prawdopodobne, że za 2 lata uda się wysiłkiem ludzkim gospodarki i nauki ulokować w Polsce kolejne, 3. centrum kolokacyjne dotyczące nauk o żywieniu, Food for Future. Być może uda się kolejne centra ulokować. Także to jest naturalnie bezcenne. Natomiast na pewno powinniśmy zapanować nad nieodmładzaniem Anglii. Marku, ale ty już, ja wiem, że piszymy w tej debacie. Te 25 lat, co naprawdę uważasz, że nam się udało? No, powstała klasa średnia, bez której nie byłoby rozwoju. Demokracja, Max Scheler, filozof antropologii, mówił, że dla dobra demokracji warto by było, żeby od czasu do czasu ona się sama ograniczała. On miał na myśli swoisty, oświecony despotyzm wprowadzany w nurtach demokracji dla zrealizowania nadrzędnych tej demokracji służących projektów. Czasami mam wrażenie, że to byłoby przydatne w naszych polskich realiach, bo kwestie prawa, o których pan marszałek powiedział, w warstwie globalnej rzeczywiście stanowią osiągnięcie istotne, natomiast w wymiarze szczegółowym, no przedsiębiorcy wiemy, że to nam doskwiera, bo wszyscy o tym mówimy, że jest to jeden z elementów, który powoduje u nas niepokój co do dnia dzisiejszego i co do przyszłości. A więc w szybki sposób spowodowanie lepszego kształtowania tego prawa i szybkich zmian w zidentyfikowanych obszarach tego prawa, no jest dla nas dzisiaj, bym powiedział, fundamentalnym zadaniem. Natomiast sukcesy, no, mamy firmy globalne, mamy menedżerów globalnych, którzy są szefami rad nadzorczych amerykańskich, niemieckich spółek w Europie i na całym świecie dzisiaj. Mamy edukację biznesową na poziomie porównywalnym z średnimi światowymi uczelniami dzisiaj. To jest dorobek, na którym oczywiście należy budować kolejne przewagi. To nie jest dzieło skończone. To chyba jesteśmy wszyscy zgodni, ale też przecież nikt tak pewnie nie uważa. Wojtek Murtek, prezydent Świdnicy. Bardzo proszę. Tam się pojawiło słowo wolności. No w Świdnicy mieliśmy przecież bardzo praktyczną lekcję wolności. Bo pierwszy rezultat, jaki się zadział po wolnych wyborach, no to był początek wyprowadzania wojsk sowieckich ze Świdnicy, których dziesiątki tutaj, tysięcy podobno w szczytowych momentach były. I ja ze zdziwieniem odnalazłem, bo zawsze mówiliśmy i się szczyciliśmy jako Świdniczanie, że ze Świdnicy jako pierwsi wyprowadziliśmy wojska sowieckie w Polsce, bo to był 91 rok. Niedawno gdzieś tam w Legnicy świętowali 93 roku wyprowadzenie. Myśmy to zrobili jako pierwsi, ale ze zdziwieniem pogrzebałem trochę i pierwszy oddział transportowy wyprowadził się ze Świdnicy w niecałe 2 tygodnie po wyborach. 16 czerwca 1989 roku. Oni oczywiście jeszcze w ramach tu przegrupowań, to nie tak, że od razu za Ural,
ale to był pierwszy taki sygnał, bardzo pozytywny, że coś się dzieje. Pierwszy ruch, zaczynają się wyprowadzać rzeczywiście takie poczucie tej praktycznej wolności. Drugie takie poczucie, no to myślę, że Edward też by się w to doskonale wpisał. Myśmy w 90 roku z przyjaciółmi zarejestrowali, to było wielkie wyzwanie dla prawników, istnienie Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom, której do dzisiaj jestem prezesem, ale to była nowość. Jak to zrobić prawnie? No przecież nic z takiego, że ktoś się zrzeszał, ktoś się chciał spotykać, coś razem robić. Myśmy tą pracę nieoficjalnie od 1984 roku wykonywali, no ale nikomu nie przyszło na myśl i pierwszy taki krok też poczucia wolności i tej zmiany, no to zarejestrujmy. Przejdźmy tą procedurę prawną, niech prawnicy się gdzieś tam w to piszą i się udało, do dzisiaj funkcjonuje. Ale i wtedy też w podobnym czasie stowarzyszenie powstawało. Tak, a tutaj też mieliśmy ten problem, bo chcieliśmy zarejestrować Klub 25, ale okazało się, że nie można. Zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kultury. No. I to są takie momenty. Dzisiaj cieszymy się, że z unijnych pieniędzy mamy Centrum Organizacji Pozarządowych. Ponad 50 organizacji pod jednym dachem, w jednym budynku funkcjonuje w takim fajnym projekcie. Nie? I to jest ten rozwój taki, który sprawia radość. No ale oczywiście uczymy się od naszego wielkiego rodaka, że wolność jest zadana. W związku z tym dla mnie było takim naturalnym zjawiskiem, jak już raz gdzieś tam posmakowałem tego aspektu wyborów, tego, że są efekty, no to pamiętam, ja natychmiast gdzieś tam kontynuowałem to i uczestniczyłem już po stronie kandydata w wyborach samorządowych i od tamtąd, to w przyszłym roku będzie 25 lat, tej przygody samorządowej. Ona się wtedy jakoś tam zaczęła i było dla mnie naturalne, że to wzięcie na dole odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, no to jest właśnie ta misja samorządowa, a wszyscy do dzisiaj powtarzamy, że to jest jedno z bardziej udanych dzieci tamtego czasu. I tak szczerze powiedziawszy, myślę, że też wiele osób się zgadza, że taka praktyczna, bezpowrotna dekomunizacja to były wybory samorządowe, bo to były tysiące osób w bardzo dużej mierze zupełnie nowych spoza tej złej historii, którzy przejmowali sprawę w swoje ręce z tą taką wielką nadzieją, marzeniem, że tą wolność już tutaj na dole zagospodarujemy i myślę, że to, co dzisiaj obserwujemy, to o czym mówimy, o sukcesach, to też jest jakiś taki aspekt. A przecież jakbyśmy zaczęli wymieniać sukcesy, no to ta lista jest długa. Mój kolega ze szkoły otworzył jakiś czas temu fabryki w Chinach. Nie? No, kto by pomyślał, że coś takiego będzie. Gdzieś tam powiedzmy sytuacje takie, że jedziemy w świat i wiemy, że ten wizerunek Polaka się zmienił. Że no przecież jak żeśmy wyglądali? To niektórzy się nawet nie mieli odwagi przyznać, nie? No bo zaraz powiedzą, że pijak, że leń, że buntownik, że smutas i tak dalej, nie? A dzisiaj jesteśmy normalnie dumni z tego, że się przyznajemy, że jesteśmy Polakami, że chcą, żebyśmy gdzieś tam pracowali, że budujemy PKB jeszcze paru innych krajów oprócz Polski, może z tego się do końca nie cieszymy, ale zupełnie inny wizerunek. Młodzież, języki obce, no to w tym aspekcie ludzkim, bo infrastruktura, to jak samorządowiec zaczął opowiadać, to bym zanudził Państwa, ale w tym aspekcie ludzkim, nie? Że to jest jakby coś pięknego, co się nam wydarzyło, że jesteśmy rzeczywiście, mamy poczucie właśnie wolności, swojej narodowej godności, zupełnie inaczej w świecie możemy funkcjonować. Dziękuję bardzo. Przejdziemy już do ostatniej tury. Właśnie do tego pytania, które jest w tytule debaty. Co dalej?
po 25 latach wolności, dokąd zmierzamy, prawda? Czy mamy wizję losu, wizję naszego przeznaczenia, co nas czeka, o co nam chodzi? I czy naprawdę budujemy społeczeństwo obywatelskie, czy mamy wpływ na budowanie, czy chcemy, żeby takie społeczeństwo powstało? Co trzeba zrobić? Jak to przyspieszyć? Gdzie są te wąskie gardła, żeby ten cały proces był coraz bardziej uruchomiony, żebyśmy wyszli z tej opieki tamtego okresu, bo już jedno pokolenie nas przeżyło, wchodzi drugie pokolenie. Czy potrafimy to wszystko zbudować? I bo wiemy też tak, mamy też taką świadomość, że szybko potęgą ekonomiczną nie będziemy. Minęło 25 lat, szybko potęgą ekonomiczną nie będziemy. Ale może jest szansa, żebyśmy zostali potęgą intelektualną, społeczeństwem wielkiej myśli. I może takie przesłanie byłoby ważne na następne 25 lat. Zbudowanie nowego modelu edukacji, który by pokazał nam to, co dokonaliśmy, czego możemy jeszcze dokonać, żeby ci młodzi ludzie mogli wejść w ten system, prawda, prawdziwie ludzi wolnych, nieskażonych już tamtą przeszłością, ale jedynie historią, zdających sobie. Co my o tym myślimy? Czy dążymy do takiego społeczeństwa? No tak, bardzo trudne pytania i wiele tych pytań. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, tego się nie da zadać. Ono się musi, że tak powiem, samo dziać. Choć można oczywiście stymulować. Polskie społeczeństwo jeszcze daleko jest nam do społeczeństwa obywatelskiego. Przeciętny Polak, nie pamiętam ile, rzędu 5% Polaków należy do jakiejś organizacji. Natomiast Amerykanin przeciętny chyba do 1,5% organizacji statystycznych Amerykanin należy. Nie udzielamy się, bardzo niewielu z nas się udziela, jakby dla innych czuję potrzebę organizowania się w jakichś innych, w jakichś organizacjach. To stowarzyszenie, które nas gości dzisiaj, to jest, no nie powiem ewenementem, ale wcale nie jest takim codzienną organizacją w Polsce. Jest sporo fasadowych zupełnie organizacji. To, żeby Polacy, ja myślę, że to jest takie trochę naturalne. Komuna nas wyzbyła, znaczy bierze się historycznie z tego, że komuna nas pozbawiła takiej potrzeby organizowania się, dlatego, bo były tylko fasadowe, tylko od góry narzucane organizacje i bardzo wielu ludzi, jeżeli nawet uczestniczyło w nich, to biernie, konsumpcyjnie nastawieni. Nie tyle dawali coś z siebie, ile chcieli brać. Potem zaczął się pęd do znalezienia się w nowej rzeczywistości, do pieniądza, do zapewnienia bytu sobie, rodzinie i tak dalej. I czasu na myślenie o takim, szersze myślenie o dobru wspólnym być może jest słabe. To, że my nie bierzemy udziału w wyborach, że Polaków tak niewielu bierze udział w wyborach, to też jest bardzo smutną rzeczywistością, ale pokazuje właśnie, że nasze społeczeństwo nie jest społeczeństwem obywatelskim. Natomiast ja wierzę w to, że ta dalsza integracja z Europą, poprawa, to z jednej strony przede wszystkim, dalsza integracja z Europą, dalsze kontakty, również i turystyczne, ale wszelkie kontakty z innymi krajami Unii Europejskiej, zacieśnienie więzów, wejście do strefy euro, będzie powodowało, że staniemy się w coraz większym stopniu również aktywni. Że znajdzie się czas na aktywność, że znajdzie się czas na dawanie z siebie czegoś, formułowanie oczekiwań i dawanie z siebie czegoś. Także taka szansa przed nami jest, choć to oczywiście teraz mamy jakiś kontekst wyborczy, prawda, bo wybory są za 10 dni, to trochę zależy od tego, kogo Europa wybierze do tego Europarlamentu. Czy wybierze ludzi otwartych, ludzi, którzy chcą, widzą wspólną
Europę, czy ludzi, którzy chcieliby ją decentralizować. Wierzę, że zwycięży ten pierwszy nurt i że to nas wciągnie, że będziemy bezpieczniejsi, co też jest bardzo ważne, będziemy bezpieczniejsi, ponieważ bardziej zintegrowana Europa to bardziej to państwa bardziej, czy obywatele państw, którzy bardziej czują się odpowiedzialni w sumie za siebie nawzajem, którzy bardziej się czują solidarni i to zapewni nam bezpieczeństwo. Jak będziemy mieli rosnący jednak dobrobyt i to znacznie rosnący dobrobyt i będziemy mieli pełne bezpieczeństwo i możliwości otwarcia wszelkich granic również pod względem, że tak powiem, finansowym, czyli strefa euro, no to myślę, że to będzie sprzyjało budowie społeczeństwa obywatelskiego. Panie Marszałku. Ja uważam, że z każdym rokiem Europa, świat, a także nasze wybory są coraz bardziej skomplikowane. Ten pierwszy okres, no to on nie był tak skomplikowany. Demokracja, wolny rynek, ale potem okazało się, że ta demokracja też ma różne oblicze. System amerykański, czy prezydencki, parlamentarny, już to za sobą pociągały także. To nie była tylko już teoria. Podobnie wolny rynek. Więc Europa niewątpliwie będzie się integrowała. Czy chcemy, czy nie. Bo takie powinno, to jest naturalne. Jeżeli są nowe wyzwania, nowe problemy, tak choćby kryzys bankowy, po tym następuje integracja tej sfery. To jest naturalne. Mamy w tej chwili kryzys bezpieczeństwa, który ten kryzys przeora świadomość i społeczeństw, i polityków. Bo uważaliśmy, że jesteśmy w miejscu bezpiecznym, stabilnym, że zapewniliśmy stabilność na kilkadziesiąt lat do przodu. Okazuje się, że nie jesteśmy w Europie. Europa nie jest miejscem tak bezpiecznym i stabilnym. I z tego trzeba wyciągać wnioski. Oczywiście przede wszystkim my, politycy, musimy wyciągać wnioski. Ja oczywiście mam wizję, jasno określoną, ale jak każdy może przekonać do tego inny. Ja na przykład uważam, że powinniśmy jak najszybciej wejść do strefy euro. Patrząc na korzyści dalekosiężne, na krótkim okresie, rację miałem ci, którzy mówią, bądźmy poza strefą. Możemy kursem i tak dalej odpowiednio sterować. Ja się zgadzam, ale na długim okresie to są zupełnie inne, jeśli robię w długim okresie, inne analizy i ja uważam, że jeżeli mamy szansę wyjść do strefy euro, jeżeli chcą nas w strefie euro, a chcą nas w strefie euro, to jest nasz czas. Podobnie, proszę sobie wyobrazić, podobnie, jakbyśmy nie weszli w 2004 roku do Unii Europejskiej. Czy teraz byśmy zostali przyjęci do Unii Europejskiej? Zadajmy sobie to pytanie. 2014 roku, czy byśmy zostali przyjęci? Ja mam wielkie wątpliwości. Chociaż jesteśmy lepiej do tego przygotowani. Na pewno. Więc w takich decyzjach, jeżeli chodzi o polityków, istotne, żeby myśleć, zastanawiać się, ale żeby decyzję podjąć w odpowiednim czasie, żeby nie przegapić tego czasu. I oczywiście musimy te swoje racje przetłumaczyć. Mój kolega, minister Rostowski,
jest zdecydowanym przeciwnikiem wejścia do CBL-u. Zdecydowanym. Zaś ja nie jestem, jestem politykiem, nie jestem ekonomistą. Uważam, że tego typu decyzje dotyczące tak strategicznych spraw nie mogą być oddawane tylko komisjom albo księgowym. I opowiem Państwu już o taką anegdotę, którą no dobrze, niech to będzie anegdota, ale wydarzyło się rzeczywiście. 3 czerwca, przed wyborami. W Trójmieście kolega organizuje, ponieważ ma samochód, wpadł na pomysł, żeby zorganizować taką kawalkadę wyborczą. 500, 600, może 700 samochodów. Jedziemy przez całe Trójmiasto, robimy kółko i tam w tym samochodzie, gdzie siedzę z moją żoną Aliną, kierowca mówi, wiesz, ale niestety muszę cię wysadzić, bo ja muszę skręcić, umówiłem się. Muszę wyjechać z tej kolumny. No wiem, dobra, ale to wysiadam, ktoś mnie weźmie. Wysiedliśmy z żoną, ja z flagą. Powiem wam tą flagą, zacznę. No i widzę, że macham ręką, powiewam flagą, inni mi odmachują, jadą dalej. I w pewnym momencie widzę, że zostały ostatnie samochody. I ja będę musieli z tego wygwizdowa zasuwać pieszo 5-7 km, już ogarnia mnie strach. Już rozpaczliwie macham tą flagą ręką. W pewnym momencie ktoś zatrzymuje i wiesz, czy pan nas chce pozdrowić? Czy pan chce zatrzymać? Ja powiedziałem, że dobrze się zatrzymali, bo po prostu bym teraz drałował, wszyscy mi odmachiwali. I chodzi o to, żeby te sygnały dawane przed nas były odpowiednio rozumiane. Przy takich pytaniach mam zawsze pewien problem, bo czuję się jak pogodynka, która ma szansę przewidzieć pogodę na następny dzień, nie ma szansy przewidzieć na następny tydzień, a jednak przewiduje. I mam takie ogólne wrażenie, że po pierwsze te następne bliskie lata nie będą rewolucyjne. To, co nas czeka w Polsce i w Europie, będzie bliskie pewnego trwania, pewnego konsensusu, w większym lub mniejszym stopniu, ale one będą kluczowe dla następnej perspektywy. Jak popatrzyłem na te 25 lat, patrzę także na osoby siedzące przy stolikach, bardzo cierpliwie, za co bardzo dziękujemy, to muszę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z po pierwsze tego czasu, który minął i też tego czasu, który przed nami, zdaję sobie sprawę, że patrząc z punktu widzenia technologicznego i cywilizacyjnego, my wszystkie rewolucje, które przeżywamy, przeżywamy w mikroskali, choć mają takie gigantyczne znaczenie. Natomiast w pewnym momencie, z mojego punktu widzenia, nastąpi pewna kumulacja i ona będzie dokonywała znacznych zmian, zarówno tych w mentalności, sposobach pracy, sposobach prowadzenia działalności gospodarczej, jak i również całego systemu edukacyjnego. My jesteśmy przed tą skumulowaną rewolucją, której nie jestem w stanie określić, jeżeli chodzi o ten punkt właściwy. Natomiast jestem przekonany, że w każdej dziedzinie możemy powiedzieć, co powinniśmy zrobić, aby w miarę bezpiecznie ten okres wejść. I po pierwsze, Polska ma ostatnie 5 lat skumulowanych środków finansowych na poprawę swojej infrastruktury. Ostatni raz otrzymujemy takie środki finansowe. Jeżeli chodzi o strategię województwa dolnośląskiego, muszę powiedzieć, że najbardziej by mnie zmartwiła sytuacja, kiedy każda gmina, każdy obywatel coś dostanie. Bo według mojej oceny nie dostanie wtedy nikt. Musimy doprowadzić do sytuacji takiej, aby te 30, 20, 15 zadań
były zadaniami istotnymi z punktu widzenia całego regionu. Jeżeli w każdym regionie tak się uczyni, Polska będzie w innym momencie, w innym czasie. Nie można podzielić się tymi środkami równo, bo oznacza, że je zmarnujemy. Druga rzecz, podzielam opinię pana marszałka, powinniśmy wejść w strefę euro. I że ta szansa nie zdarzy się po raz drugi, tak samo jak nie zdarza się sytuacja, o której już zapomnieliśmy, kiedy była akceptacja społeczna bardzo wysoka na to, aby sprywatyzować na przykład służbę zdrowia. Nie oznacza to, że była opłata, ale był moment na tą akceptację prywatyzacji na samym początku i do niej nie wrócimy albo będziemy wracać tylko takimi małymi mikrokroczkami. Ja też zwracam uwagę na to, że wiele dyscyplin medycznych jest już dawno prywatnych. Czy stomatologia, czy okulistyka, etc., etc. A my udajemy, że one funkcjonują w sferze publicznej, nadal, z niezwykle wysokimi kosztami. Trzeci element bardzo istotny. Otóż widać wyraźnie, jak bardzo w Europie wzrosły zarówno tendencje integracyjne, jak i dezintegracyjne. Te wybory, które będą 25 maja, zwiększą siłę tych, którzy reprezentują odśrodkowe tendencje. Nie zwiększą na tyle, aby oni byli istotni, ale zwiększą na tyle, aby wprowadzili nam poważne perturbacje i przeszkody w realizacji tego zadania, które ustawiliśmy na następne 5 lat. Jesienią są wybory samorządowe. Według mojej oceny one będą ostatnie takie, każde następne będą już kompletnie inne i trzeba się do tego przygotować. Ci prezydenci, do których się przyzwyczailiśmy przy wyborach bezpośrednich, tacy jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, Majchrowski, Grobelny, Adamowicz, etc., etc., według mojej oceny ostatni raz wystartują w wyborach i zmieni się pokolenie także w tych następnych wyborach 4 lata później i o tym też trzeba pomyśleć, dlatego też bardzo często wśród samorządowców zgłaszam kilka uwag. Po pierwsze, aby wydłużyć kadencję do 5 lat. Po drugie, aby można było sprawować maksimum 2 kadencje następujące po sobie. Po trzecie, aby dokonać zmian w kolegiach odwoławczych sejmików wojewódzkich, bo są one i działają przeciwko przedsiębiorczości, przede wszystkim powolnością wydawanych decyzji. Trzeba regionalne izby obrachunkowe zmienić w firmy audytorskie. Czas najwyższy na to, a przynajmniej udoskonalić jej sposób funkcjonowania. Trzeba zweryfikować mapę powiatową w Polsce, etc., etc. To jest ten trzeci pion samorządowy, który powinien być zmieniony. Nie wytrzymamy po tym okresie 4 najbliższych lat w tym samym systemie podatkowym. Jestem zwolennikiem, aby przygotować się do pewnej rewolucji podatkowej, której podatki muszą być uproszczone, obniżone, zlikwidować liczne, bezsensowne i niezwykle kosztowne różnego rodzaju przywileje i ulgi podatkowe. Jestem zwolennikiem cały czas podatku liniowego. Trafiliśmy na kryzys, nie udało się, ale trzeba ten system uprościć i oczywiście doprowadzić do sytuacji takiej, aby młodzi ludzie podejmujący działalność gospodarczą mieli bardzo wyraźną, ale wcale nie symboliczną kwotę wolną od wszelkich podatków, aby rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce dla młodego człowieka było prostsze. Kolejne rzeczy, które pojawiają się w tej wizji i tej perspektywy, to muszę powiedzieć, że jedna rzecz jest sfery mentalnej. To znaczy my musimy wymusić, także na mediach, ale wymusić w ogóle na opinii, tej, która ma charakter właśnie taki recenzencki, aby więcej mówić o sukcesach, a mniej o porażkach. Nie oznacza to, że nie powinniśmy mówić o porażkach, ale musimy zacząć, za to dziękuję także Państwu, musimy nagradzać, dziękować, pokazywać sukcesy, dobre wzorce. Jak pytam się głównego odpowiedzialnego za wiadomości, kiedy ostatnio były informacje o sukcesach w kulturze, kiedy było w ogóle coś o kulturze w telewizji, to nie pamięta. Ja mu wymieniam daty. Pyta, skąd pamiętam daty? Bo wtedy zmarli najwięksi artyści. Jak jest śmierć artysty, to jest informacja w głównych wydaniach wiadomości. Zmarł Kilar, Mrożek, teraz Różewicz, pojawia się informacja.
Ale jak mamy wystawę w MOMie, na przykład ważnej artysty, jak był Zanussi z dużym przedsięwzięciem wykładowym, ale potem mieliśmy Szapocznikow, ani informacji w wiadomościach głównych. Mamy Bałkę w tej Model Gallery, ani jednej informacji. Mamy sukces, dostaje Pendereckiego, ani jednej informacji. Mamy pierwszy występ Filharmonii Narodowej w Royal Albert Hall, tłum, owacja na stojąco, ani informacji. Uzyskuje sukces, ważny sukces innowacyjny dotyczący biznesu, ani informacji. Inglot na całym świecie, panie wiedzą o jakiej firmie mówię, sukces na Times Square, sukces w Delhi, sukces w Bombaju, nie ma informacji. Tylko świat biznesu próbuje sobie to jakoś rekompensować poprzez swoje uroczystości, które najczęściej są hermetyczne i bardzo rzadko się przebijają przez opinię publiczną. Potrzebne nam jest poczucie sukcesu i z tym sukcesem trzeba się przebijać bez względu na to, czy on ma charakter lokalny, czy ma charakter bardziej globalny. Wtedy będziemy mocniejsi także w tej perspektywie, w której nam będzie po prostu trudniej, bo wyrównamy te szanse ustrojowo i związane z infrastrukturalną z Europą Zachodnią. I ostatnia rzecz, dziękując Państwu za gościnę i cierpliwość, powiem, że dla mnie bardzo istotne jest wszystko też to, co zdarza się w tych funkcjach także Pani. My awansujemy bardzo mocno, dlatego że bardzo istotne jest, że w Polsce skończył się ten taki bardzo istotny podział na role społeczne. I to, że tak wiele pań funkcjonuje w biznesie, pojawiły się w polityce, pojawiła się bardzo ważna likwidacja tych barier wynikających z ról społecznych, także powoduje, że Polska, przecież złożona 50% z mężczyzn, 50% kobiet, nie marnuje te drugie 50%, tylko zaczyna odzyskiwać właśnie kondycję pod tym względem. Wydaje mi się, że tu zrobiliśmy duży krok i jeszcze powinniśmy troszeczkę dodać. I na koniec w związku z tym też taka anegdota ze Stanów Zjednoczonych, kiedyś w wolnej chwili urzędujący prezydent Bill Clinton z Hillary Clinton jadą sobie samochodem, podjeżdżają pod stację benzynową, ktoś podchodzi, tankuje, a Hillary wyskakuje, obcałowuje człowieka, wsiada do samochodu i Bill Clinton taki zazdrosny pyta, kto to był. No to był Richard, moja pierwsza miłość. Bill tak patrzy na nią i mówi, wiesz co, ale to jesteś szczęściara, bo tak to byś tu pracowała na tej stacji benzynowej. A ona na niego patrzy i mówi, nie, Richard byłby prezydentem. Ja rzeczywiście również bardzo lubię takie pytania, proste pytania, co dalej. Szczególnie jak przypomina mi się, bo trochę dzisiejsze spotkanie ma charakter taki, panie marszałku, przepraszam, historyczny, ale przypomina mi się taka audycja z lat 80., końca lat 80. w telewizji, w pierwszym programie, przewodniczący Radiokomitetu nazywał się chyba Lorenz. I on miał taką audycję o 18:00, proste pytania. Ktoś to skomentował, że z upływem miesięcy były coraz bardziej proste pytania, coraz bardziej skomplikowane odpowiedzi na temat sytuacji. Więc wydaje mi się, że tego prostego pytania, co dalej, nie da się nawet w tak zajmujący sposób, jak moi przedmówcy. Ale były podpunkty. Były podpunkty. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie szczególnej szansy. Ja zaryzykuję takie prowokujące stwierdzenie, że gdyby nie było i proszę wybaczyć, że to na potrzeby tylko tej debaty i tej trochę takiej retoryki dyskusyjnej postawia, mianowicie gdyby nie było kryzysu ukraińskiego, należałoby go w Europie wymyślić, tak bym powiedział. Ponieważ ta sytuacja, która obecnie jest, jeszcze bardziej dynamizuje coś, co niedawno, uczestnicząc w takiej dyskusji na Politechnice Wrocławskiej, chyba w ubiegłym roku, opisaliśmy właściwie wspólnie, taka była konkluzja, że świat
to jest w tej chwili od kilku, może nawet już kilkunastu lat, jedno wielkie zadanie zarządzania ryzykiem. I teraz to ryzyko się jeszcze bardziej zwiększyło. Ale ja uważam, że to z punktu widzenia pozycji Polski, tego wszystkiego, co się również dzieje wewnątrz naszego państwa, jest wielką szansą. W moim przekonaniu mamy ryzykowną, ale jednak szansę zaistnienia w Europie jako to się nam już chyba nawet udaje, jako prawdziwy, podmiotowy, wartościowy gracz, bo okazało się, że Europie potrzeba w tych latach kilkudziesięciu już niesłychanego dobrobytu, potrzeba od czasu do czasu takiej refleksji, że tak wcale być nie musi. I to, co powiedział pan marszałek, że to nie jest dane raz na zawsze. Nie wiem, czy wszyscy, a na pewno spora część nie uświadamiała to sobie. Te czasy, te ostatnie miesiące, myślę, że stwarzają wielką szansę na taką przeorganizowanie myśli co do tego, gdzie Polska w Europie, w ogóle gdzie Europa. Myślę, że ten czas ostatni, ryzykowny i trudny, wygrywamy. Oczywiście mówienie o tym, że bez Europy, bez NATO w ogóle bylibyśmy pewnie w zupełnie innym miejscu, inaczej na to patrzyli, jest oczywiste, żeby nie powiedzieć, że jest truizmem, ale ważne. Uważam wobec tego, że jeśli wykorzystamy ten szczególny moment zdefiniowania miejsca Polski jako ten kreator tego, co się dzieje w Europie, to wygramy tą trudną sytuację, która zmienia się u naszych granic i zresztą nie tylko u naszych granic, w ogóle w Europie. Po kilkudziesięciu latach rzeczywiście jest czas szczególny. Uważam, że to jest szansa ucieczki do przodu, szansa sięgnięcia po rozwój technologiczny, po przełamanie poczucia pewnego kompleksu. Ja jestem przekonany, że on nadal w nas trochę jednak jest. Te młode pokolenia, młodsi od nas, już o tym nie pamiętają i nie czują tego, ale jednak uważam, że trochę to w nas pokutuje. Możemy się wybić szybciej, niż by to było w normalnym czasie. Kończąc już, powiem o takim cytacie chyba, który udało mi się przywołać kilka dni temu. Czytałem Niezbędny historyczny polityk. Bardzo ciekawa publikacja o I wojnie światowej. Przywołuje się, ja przepraszam, że to może zabrzmi trochę tak zbyt poważnie, ale przywołuje się tam czas tuż przed pierwszą wojną. Kilkadziesiąt najpiękniejszych lat w owym czasie w Europie i wszyscy uważali, że to w ogóle niemożliwe, żeby coś się złego stało w Europie, bo powiązania ekonomiczne, biznesowe są tak mocne, że w ogóle nic się nie może stać. Otóż uważam, że uświadomiliśmy sobie teraz, po tylu latach, że się może stać, ale to jest, uważam, szansa i nie na kanwie takiego urzędowego optymizmu powiem, że w moim przekonaniu wykorzystujemy to. Może nie optymalnie, ale wykorzystujemy to. Miejsce Polski i miejsce w ogóle Europy być może zdefiniowane będzie szybciej niż i lepiej, niż by to się stało bez tego, co się właśnie na naszych oczach dzieje. To jest szansa. Dziękuję. Ojciec zwraca się do 10-letniego syna i mówi, no słuchaj, jak ja byłem w twoim wieku, to nie było internetu. A syn na to, a jak długo? Czyli dzisiaj społeczeństwa nie stworzy się. Oczywiście ono się, internet, to ostatnia rewolucja społeczna, ona to socjalizuje społeczeństwa. To też oczywiście stanowi, że szybciutko pozyskują informacje i jakieś mierze ją przetwarzają. Nadal jednak gospodarka
decyduje i będzie decydowała o szczęśliwości i dobrobycie. I to tak jak pan marszałek wskazał, to chyba Lloyd Wright pięknie ujął, że gospodarka to zbyt poważna sprawa, żeby ją powierzać ekonomistom. I wyzwania, jakie w tej chwili przed nami stoją, to rzeczywiście krąg sympatyków gospodarki poważnie rozszerzyć po to, żeby zdjąć odium krzewienia kultu biedy. Bo ja mam nieodparte wrażenie, że w naszym społeczeństwie w swoisty, dziwny sposób wciąż rządzącym i w jakiś dziwny sposób robi, czasami zbyt często robi się z biedy cnotę. Trzeba bilansować dobrobyt po prostu, tak? Może nie ujmując to wyraz bogactwo, ale dobrobyt, na który Polacy są zasłużyli i mają wszelkie dane ku temu, aby być beneficjentem tego dobrobytu. Oczywiście drogi wymaga to spójności społecznej, większej niż dotychczas, pewnie odwagi. No nie może być tak, że tracimy 100 milionów złotych tylko dlatego, że wyprodukowano czołg za te pieniądze, który okazał się błędnym projektem. I na etapie prototypu zszedł ze sceny. Ale to dlatego, że odpowiedzialnym za decyzję po stronie wojska nie wolno się kontaktować z żadnym przedsiębiorcą. Nie wolno się kontaktować z żadnym politykiem i nie wolno się kontaktować z żadnym naukowcem, jeśli on również jest działa w biznesie. Więc zrzucenie kajdanów niemocy w postaci przepisów, pewnie dyrektyw, bo to są nie zawsze przecież przepisy na poziomie ustaw. To są często akty wykonawcze, które się wymykają, których nie dostrzegamy w pole. To znaczy ci, którzy mogliby mieć wpływ na to, nawet pewnie nie mają świadomości, jak bardzo jest to istotne i jak w wielu miejscach jest to rozproszone w Polsce. No, tak jak zresztą dolegliwość, o której wszyscy wiemy i wszyscy głośno mówimy, przetargi. No to też jest dość absurdalne, że nowelizując ustawę wciąż nie możemy spowodować aktu, który będzie rzeczywiście odblokuje aktywność i nie będzie jak gilotyna ciążył, czy to nad naukowcami, którzy mają skooperować przecież coraz ściślej z biznesem, bo takie są założenia juridyczne Unii Europejskiej i taka jest też przecież nasza jedna ze ścieżek do dobrobytu. Finalnie oczywiście z panem marszałkiem, panem ministrem, no, zgadzam się absolutnie, że strefa euro jest, powinna być dla nas pragnieniem i celem narodowym. Żeby tak się stało, to trzeba bardzo intensywnie edukować tych, którzy nie są z tą tematyką na co dzień i mają prawo nie wiedzieć o skutkach, bo przecież nie czytają raportu banku PKO BP na ten temat, który dobitnie pokazuje, że zagrożeń takich, o jakich mówią niechętni wspólnej strefie walutowej, nie ma. To powinno być rzeczywiście na najbliższy czas dla nas wyzwanie. Ja jeszcze kilka, no powiedzmy ładnych kilka lat temu, byłem ostrożny co do tego, kiedy należy wchodzić do strefy euro. Dzisiaj nie mam już najmniejszych wątpliwości, że jest to działanie, że jest to projekt z kategorii zupełnie newralgicznych, nie tylko dla tej świetności i dalszego rozwoju dobrego gospodarki, jej bezpieczeństwa, ale także pełnego bezpieczeństwa naszego kraju. W kategoriach
na który już nie mamy oczywiście dzisiaj czasu, bardziej globalnych. No, ja mam nadzieję, że zachowując tożsamości poszczególnych państw członkowskich, jednak projekt Unia Europejska będzie ewoluował przy wykorzystaniu wszystkich narzędzi, które do spójności w większym stopniu prowadzą. No dzisiaj jest niepokojący sygnał ze strony komisarza unijnego, iż nie ma co myśleć o wspólnej polityce energetycznej. Ja jestem jednak optymistą. Europejczykom już jeden projekt bardzo ciekawy, proszę Państwa, się udał ładnych parę lat temu. Ten projekt to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Ostatni. Właśnie, mam poniekąd przywilej ostatniego głosu, w związku z tym pozwolicie Państwo, że może trochę, bo jednak ten okres 25 lat i taka próba spojrzenia, podsumowania, no to ma taki trochę wymiar świąteczny, czyli też jakiejś takiej trochę ekskluzywności, że możemy to razem zrobić. W związku z tym, jak się patrzy w przyszłość, to chciałoby się trochę pomarzyć i wydaje mi się, że jest takie przesłanie, które te wszystkie sprawy, o których mówimy, mogłoby zbierać i pozwalać pójść śmiało i szybciej do przodu. I mi się marzy, nie będę rozwijał wątku, żeby, bo mamy szczególny okres jeszcze kampanijny, ale mi się marzy, naprawdę tak szczerze mówię, jakiś rodzaj, mądry rodzaj takiego polsko-polskiego porozumienia. Naprawdę chciałbym się odwołać nie do tych wszystkich tysięcy słów, które zostały wypowiedziane, ale do takich ulotnych chwil, które zapamiętujemy i mamy taką intuicję, że to gdzieś tam może się zdarzyć, że to jest możliwe. Przypomnę śmierć papieża, przypomnę te pierwsze godziny po tym dramacie smoleńskim, przypomnę pierwsze momenty po zdaniu sobie sprawy z dramaturgii wydarzeń na Ukrainie. Są takie szczególne momenty, gdzie na chwilę i na szczęście zapominamy i wtedy coś się w sercu otwiera, a może to jednak się uda. I to jest marzenie, trochę na pograniczu utopii, ale to jest bardzo ważne dla nas wszystkich wyzwanie, bo jako konsekwencja tego marzenia poza świat polityki, bo to nie jest tak, że polityka ma zdominować wszystko, jest coś, co fachowcy nazywają kapitałem społecznym. Ja zdaję sobie sprawę, że myśmy lekcje w przyspieszonym tempie w dużej mierze odrobili. Te wszystkie rzeczy, o których mówimy, infrastruktura, prawo, rozwiązania, to żeśmy dużo zrobili. Ale ta lekcja budowania kapitału społecznego tak na poważnie jest jedną z trudniejszych dla nas. I będziemy się wyróżniać, pójdziemy szybciej do przodu, jak tą lekcję dobrze podejmiemy i dobrze odrobimy. Ona jest trudna, bo ona zahacza właśnie o to bardziej być niż mieć. Mimo że to mieć to chcemy. A naprawdę jest takim wyzwaniem bardzo interesującym. I wiemy, że i w szkołach, i w zakładach pracy, i w polityce, i w samorządach przychodzi nam ona z niezwykłym trudem i szukamy tego tajemnego klucza, tego rogu, który trzeba zadąć, żeby tą lekcję dobrze odrobić. I to jest bardzo duże wyzwanie przed nami wszystkimi. Tam, gdzie się udaje, są efekty. Mamy parę zakładów w Świdnicy, gdzie nie tylko są mądrze zarządzane, ale jeszcze tworzą pewien zgrabny zespół. Naprawdę idą do przodu, przechwytując pewne decyzje z tego świata gospodarczego, globalnego, pokazują, że tutaj warto. Mamy tą pracę, którą wykonujemy z prezydentem Michelem Mayhem, budowania aglomeracji. Niełatwe zadanie, ale naprawdę bardzo interesujące, że patrzymy, co możemy razem zrobić, a nie co nam przeszkadza.
Ja bym mógł na ten temat bardzo długo mówić, ale to jest takie marzenie, żeby ta lekcja nam się kiedyś tak na dobre zaczęła i udała sukcesem i wtedy jako Polska we wszystkich praktycznie dziedzinach możemy znacznie szybciej pójść do przodu i będąc dobrym przykładem dla Europy i dla świata. Dziękuję bardzo. Ja myślę, Szanowni Państwo, że podsumowania debaty dokonał nasz rodowity mieszkaniec Świdnicy, prezydent Wojciech Murcek. Dziękuję bardzo. Ale krótkie tylko moje podsumowanie. Ważne myślę dla nas wszystkich i tutaj też osób, które brały udział w debacie, że jednak te 25 lat to ogromne, jest ogromnym sukcesem. Jest to czas niezmarnowany i myślę, że te podwaliny 25 lat pozwolą nam zbudować przyszłość, o jakiej marzymy, o jakiej marzą nasze dzieci. I myślę, że takim optymizmem, akcentem zakończmy tą debatę, życzę wszystkim naprawdę tych sukcesów i spełnienia tych marzeń, o których powiedział dzisiaj też Wojciech. Wszystkiego najlepszego i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za moim zabranie.